Powiedzmy, że chcemy obliczyć pochodną takiej funkcji e do wykładnika cosinus x razy cosinus x od e do x. No więc to jest stosunkowo prosty przykład, ale już zawiera tutaj różne elementy, tak jak mnożenie, jak funkcje złożone. Ja kiedyś mówiłem, że można obliczyć pochodną dowolnie skomplikowanej funkcji pod warunkiem, że się opanuje kilka prostych reguł, takich właśnie jak pochodna iloczynu, ilorazu pochodna funkcji złożonej, no i jak się zna pochodne funkcji elementarnych. Tutaj te funkcje elementarne, jakie występują, no to jest kosinus i funkcja wykładnicza, no to pochodne tych funkcji znamy. No i zobaczmy, jak możemy tutaj obliczyć tę pochodną. Więc w pierwszej kolejności zauważamy, że mamy do czynienia z iloczynem dwóch funkcji. Dosyć skomplikowanych, ale to jest iloczny. Więc w pierwszej kolejności skorzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu. Ja tutaj specjalnie od razu napisałem różnymi kolorami te czynniki, żeby to od razu było widać. No to co nam mówi wzór na pochodną iloczynu, czyli reguła Leibniza? No mówi nam, że musimy obliczyć pochodną tego pierwszego czynnika, czyli pochodną tej funkcji i pomnożyć przez tę drugą funkcję przepisaną bez zmian, czyli razy cosinus od e do x. No i dodać tym razem ta pierwsza funkcja przepisana bez zmian, czyli e do potęgi cosinus x. Razy pochodna tej drugiej funkcji, czyli pochodna funkcji cosinus od e do x. Pochodna tego. Czyli tutaj skorzystaliśmy ze wzoru na pochodną iloczynu. No i uprościliśmy sobie już zadanie. Teraz pozostaje nam tylko obliczenie tych dwóch pochodnych. Pochodnych funkcji e do cosinus x i cosinus e do x. To może ja to tutaj oddzielnie sobie zrobię. Czyli obliczę tutaj pochodną funkcji e do cosinus x pochodną tej funkcji. Ja tutaj może jeszcze trochę inne kolory zastosuję. Napiszę, że to jest e do potęgi cosinus x. Wyróżnię tutaj kolorami. To mamy funkcję złożoną. Najpierw na argument x działa funkcja cosinus. Następnie wynik działania funkcji cosinus jest argumentem funkcji wykładniczej. Staje się tym wykładnikiem. Czyli funkcja wewnętrzna to jest cosinus, funkcja zewnętrzna to jest funkcja wykładnicza. No więc najpierw musimy liczyć pochodną funkcji wykładniczej. No a jaka jest pochodna funkcji wykładniczej? e do czegoś, pochodna tego, no to po prostu jest e do tego samego argumentu, czyli pochodna funkcji wykładniczej to będzie e do tego samego wykładnika, e do potęgi cosinus x, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna cosinusa. Czyli to będzie e do potęgi cosinus x. No razy pochodna cosinusa, Pochodna cosinusa to jest po prostu minus sinus x. No czyli tyle będzie równa ta pochodna. No to teraz obliczmy pochodną tej drugiej funkcji, czyli tej funkcji cosinus od e do x. Pochodną tego. Znowu może ja tutaj zastosuję jakieś, jakiś schemat kolorystyczny. Weźmy sobie powiedzmy, że to jest cosinus od e do x. No i liczymy pochodną tego. No to tym razem funkcją zewnętrzną jest funkcja cosinus. Pochodna cosinusa to jest minus sinus. Pochodna cosinusa od czegoś tam to jest minus sinus od tego samego argumentu. Czyli e do x. No i to muszę pomnożyć przez pochodną tej funkcji wewnętrznej, czyli pochodną. E do x. No to napiszę. Razy pochodna E do x. No to się równa minus sinus od E do x. No a pochodna E do x to jest po prostu E do x. No czyli obliczyłem te pochodne, które są potrzebne do tego, żeby wstawić się do tego wzoru tutaj u góry. No to po prostu wstawię. Pochodna tego to jest po prostu E do potęgi Cosinus x razy minus sinus x, to znaczy minus tutaj przed wszystkim, sinus x. Czyli to jest to wyrażenie przepisane. No i muszę to pomnożyć przez cosinus od e do x. Dodać do tego to, co było, czyli e do potęgi cosinus x, razy pochodna tej drugiej funkcji, czyli razy to wyrażenie. No to tutaj znowu. Mam minus, czyli mogę tutaj ten plus zamienić na minus i przepisać to wyrażenie, czyli to będzie sinus od e do x razy e do x. No i tyle będzie równa ta pochodna. Tutaj mogę ewentualnie jeszcze jakoś to uprościć i na przykład zauważyć, że tutaj jest wspólny czynnik, jest minus. To mogę to zapisać w takiej postaci. Że to będzie minus e do potęgi cosinus x. No a co tutaj zostanie? Zostanie sinus x razy cosinus od e do x. Dodać, to wyciągnąłem przed nawias, dodać e do x razy sinus e do x. No i to jest wynik ostateczny. Widać więc, że rzeczywiście można obliczyć pochodną. Dowolnej funkcji. Wystarczy rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z iloczynem, kiedy mamy do czynienia ze złożeniem, ze złożeniem jakich funkcji, no i trzeba znać pochodne tych funkcji elementarnych, których złożenie tutaj mamy. No i w ten sposób można, używając konsekwentnie wszystkich tych reguł, obliczyć pochodną dowolnie, nawet skomplikowanej funkcji, wielokrotnie złożonej, iloczynu wielu funkcji itd.